Popatrzcie, gdzie ekipa się wygrzewa. Znalazłem sobie miejsce tutaj, gdzie już śnieg stopniał. Pod drzewem. Pod drzewami właściwie, bo tam też. I tutaj się wylegują. A ja, drodzy widzowie, dzisiaj krążę i szukam, które siatki mogę odzyskać do tych moich przęseł. Bo część na pewno będę musiał kupić siatki, ale część jak najbardziej będzie można odzyskać. Tak jak na przykład tutaj. I zaraz tutaj... Zaraz tutaj odmontuję tą siatkę. A, jeszcze jedna sprawa a propos przęseł. Popatrzcie, mówiliście, żeby okorowywać. Widzicie, co się dzieje? Mam nadzieję, że to widać. Ta kora sama spada. Więc powiem wam szczerze, może trochę z lenistwa, może trochę z tego, że już widziałem, że tak się dzieje. Nie robiłem tego okorowywania, bo ona sama obleci. A żeby nie być gołosłownym, zaraz wam pokażę wybieg tam u kur. I tam wszystkie słupy były stawiane właśnie z korą. A do dnia dzisiejszego ledwo tej kory pozostawało. Widzicie? To wszystko oblatuje. Więc prędzej czy później te słupy same się okorują. A skoro same się okorują, to znaczy, że ja nie muszę niepotrzebnie wysiłków to wkładać. I tak zostawimy. Natomiast jeśli chodzi o zabezpieczenie, o malowanie, ktoś mi mówił, będą malowane. Będą malowane. Zastanawiam się, czy tylko od dołu tutaj, bo będą na ziemi stały. Chyba tak, chyba tylko od dołu. Całości nie ma sensu malować, bo wiecie, te oleje, czy czym by to tam robić, no to one też nie są jakieś takie bez wpływu na te zwierzaki i środowisko, więc tak odpuszczę po prostu całość malowania. Natomiast tutaj te doły, gdzie to będzie stać na ziemi, to na pewno pomalujemy. Może nawet dzisiaj pociapiemy. Zobaczymy. No to tutaj jajko zniosłaś. Któraś kura nie wytrzymała ciśnienia i zniosła jajko przy wodopoju. Popatrzcie, to są te słupy, o których wam mówiłem. Widzicie? Oblatują skory. I w większości pooblatywały skory. Nawet się nieźle trzymają. Niezabezpieczone w ogóle. No wiadomo, te co były tutaj w ziemi to ugnił, ale poza tym jest ok. Więc w ten sposób tak samo potraktujemy tamto przęsło. A zobaczmy, czy jeszcze są jakieś jajka. Sprawdzam teraz regularnie, bo ta kaczuszka raz niesie tu, raz tu. Nie chcę, żeby te jajka się przeziębiły. A tu kurka akurat. Masz coś tam ciekawego? Jedno jajo, dobra. Jeszcze nie zniosła, bo to jest brudnawe, więc niech sobie niesie. Dzisiaj jest sobota, więc to jest dla mnie taki dzień roboczy. W sensie naskłada mi się w całym tygodniu pracy i dzisiaj tak trochę tu, wiecie jak to jest. A może nie wiecie, to jak nie wiecie, to wam mówię. No tak to niestety jest, jak się ma swój dom. Wiele rzeczy trzeba po prostu samemu zadbać. Porozstawiam sobie te przęsła do góry nogami i zaraz bierzemy się za obmalowanie. Ale korę tutaj przy tym, gdzie będę malował, to pasowałoby obetrzeć. Przynajmniej tu. I bierzemy się za pomalowanie na czarno tych dołów. Nie wiem, czy mi tyle miejsca wystarczy do rozłożenia wszystkich. Dzisiaj jest fajnie, bo jest w miarę wiecznie. O kurde. No to rzut się nie udał, bośmy rozwalili. Zawsze widzicie, jakieś straty są. Czyli przęsło do poprawy. Dzisiaj jest słonecznie i wiecznie. Więc powinno fajnie to schnąć. A przynajmniej mam taką nadzieję, że tak właśnie to będzie wyglądało. Dobra, kolejnych nie rzucam, bo nie chcę dodatkowej pracy sobie tworzyć. W sumie jako tutaj oprę jeden o drugi, to nie powinno mieć większego znaczenia. Tak żeby tylko dostęp był do tych przęseł od dołu.
No, poprzymarzały niektóre. Wiadomo, one się jeszcze wzmocnią. One też nie są jeszcze super takie stabilne. Już widzę jeden problem. Lodem są od dołu pokryte. I malowanie tego lodu nie ma sensu. Będziemy musieli to rozmrażać. Muszę ten lód skuć. Bo malowanie tego lodu, jak już wam mówiłem, nie ma najmniejszego sensu. Ten gwóźdź niczym nie przeszkadza. Na chwilę do słoneczka wystawione i już zaczyna topnieć. Ale ja ten proces troszkę przyspieszę. Bo nie mam czasu na czekanie. Więc zrobimy to w ten sposób. Powiem wam, takie opalenie tych słupów też by było dobre. Też by było dobre, ale za długo by to zeszło. A tak raz, dwa stopimy to. I będzie się można brać za malowanie. Zapytacie, co to jest? To jest... Nie pamiętam, jak to się fachowo nazywa. Dysperbit czy dysprobit, bo są dwa rodzaje tego. Tu nie ma chyba etykiety. Ale to generalnie jest taka maź, którą się uszczelnia pionowo fundamenty. I to tworzy taką dosyć fajną powłokę, nieprzepuszczającą wodę. Jak to wyschnie, to jest, można powiedzieć, jak lepik, jak smoła, nie? Tylko jeszcze... bo sobie tu nasypię. Jeszcze tutaj tylko sobie to... tą grubą korę ściągnę. Tak naprawdę tylko mi zależy na 10-15 cm od ziemi, żeby to było zabezpieczone. Bo to będzie stało na ziemi, tak? I jak będzie mokro, żeby po prostu nie ciągnęło wilgoci. Reszta nie stanowi dla mnie problemu, jak to gdzieś wyżej będzie ten płot mokry, bo on po prostu od wiatru będzie sechł, a od mokrej ziemi to by mi to zaraz gniło. Chwilę mnie zabawy z tym widzę, czeka dzisiaj, ale jak to będzie już zrobione, to zostanie mi tylko to osiadkować i zbijać. A jak sami widzicie, po kaczuszce zwierzęta wiosnę czują i zaczynają już nosić jajka. Dzięki w ogóle za pomoc. Jakoś powiem wam, z tego wszystkiego zapomniałem, że rzeczywiście może to kaczki jest jajko. Jakoś się zasugerowałem tymi indykami. Zapominając totalnie, że przecież kaczki tam też mają dostęp i spokojnie mogą tam znieść jajko. Więc teraz już wiem, jak wyglądają jajka kaczuszki staropolskiej. Może z tej strony najpierw, a za chwilę pójdę na tamtą. A to jest, powiem wam, gęste to jest trochę. Bo to ta temperatura też nie jest jakoś super. Na tego typu pracę mamy chyba 3 stopnie na plusie. Więc to jest dosyć gęste, takie trochę konsystencji dżemu. Więc wracając do tematu, dziękuję bardzo za pomoc w identyfikacji. Uważam się już teraz za eksperta, jeśli chodzi o jajka staropolskiej kaczki. Przypatrzcie się, jaka to fajna powłoka się tworzy. Właśnie skończyłem ostatni malować. Pięknie to wygląda, nie? Mieni się w słoneczku. No i wszystkie są już zrobione. Więc teraz pozostaje tylko poczekać, niech to sobie ładnie wyschnie. I to powinno, powiem wam, zabezpieczyć
No przynajmniej na 2-3 lata tak te słupki, nie? Wiadomo, że one nie są, to nie jest przesło dożywotnie, ono w końcu spuchnieje, tak? Ale jakbym tego nie zrobił, to po roku by to już zaczęło gnić tutaj od dołu. A tak spokojnie, przepraszam, a tak spokojnie będzie sobie stać. Strasznie to mi się podoba, jak to się ładnie mieni w słoneczku. Mam nadzieję, że to widzicie, bo ja z głowy dzisiaj kręcę, więc zbliżenia ciężko mi zrobić głową, ale myślę, że to widać. Co i jak, o tu jeszcze troszkę domalujemy. Tutaj te pierwsze, co zacząłem malować, już są w miarę suche. O, tutaj jest coś niedomalowane. Tak sobie przejdę jeszcze, tylko w koło popatrzę, żeby nie było potem, że gdzieś zapomniałem. Tutaj można poprawić. No i wszystkie mamy zrobione. Tu jeszcze troszeczkę poprawię. I tak to, drodzy Państwo, wygląda. Można sobie odznaczyć kolejną robótkę. Kolejna robótka bliżej wybiegu dla gęsi. Zamykamy sprzęt, pędzel już do wywalenia, bo to jest niestety takie mazidło, że no chyba żebym jakiś rozpuszczalnik dał, powiem wam, pędzel, ale nie ma sensu. No dzisiaj mam taki dzień roboczy, fajna pogoda jest, bo troszkę wieje, troszkę słońca, więc pomalowałem sobie ten kąt. Tutaj przerzucam to drzewo, które ostatnio ciąłem, i tu zaczynam powoli już układać to wszystko, jak ma być. Te blaty pójdą tam na dół, ale te mogę spokojnie wykorzystać na budowę dla gęsi. Ale wieje dzisiaj. Coś mi się wydaje, że za dużo nie usłyszycie. Kurczę, wiatr się mocno zerwał i coraz ciężej się tu robi, ale pokażę wam, nad czym dzisiaj pracuję. To generalnie będą gęśniki, tak to chyba fachowo można nazwać. Tutaj od przodu będzie oto coś takiego. I to będą dla dwóch gąsek i dla dwóch gąsek, tak? Kształt może jest trochę toporny, ale korzystam z blatów, które mam gotowe, i to mi bardzo szybko, to mi pozwala bardzo przyspieszyć pracę. Więc w ten sposób to będzie. Tutaj będzie przykrycie i prawdopodobnie z tyłu zrobimy klapę otwieraną, tak żeby można było sobie zerknąć, co tam się w środku dzieje. Myślę, że spokojnie to powinno wystarczyć. Blaty mają 114 na 100 na... O, jakieś 110 na 110 mniej więcej. Czyli coś takiego, nie? Więc ponad metr kwadratowy tylko na wysiadywanie jajek. Tu jeszcze prawdopodobnie jakąś przegródkę zrobię, tak żeby było bardziej intymnie, żeby te gąski siebie może nie widziały. I tak to będzie wyglądać. Nie wiem, ile mi się uda dzisiaj jeszcze pokręcić, bo wiatr jest okrutny. Rano było fajnie, słoneczko i delikatny wiaterek, a teraz taki chwila mi się zrywa, że ja tutaj między domem a garażem się schowałem, bo inaczej się nie dało niczego porobić. Widz, który pisał z niku Pikul, a pod tym nikiem komentarz Wiktor wstawiał. Wiktor, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Wiem, że prosiłeś, żeby Cię pozdrowić, więc bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Taką przymiarkę sobie tutaj robię, jak te gniazda będą. Tak jak widzicie, tu będzie jedno gniazdo i tutaj prawdopodobnie zrobimy tak przynajmniej do połowy gniazda deseczkę. Tak, żeby tu zasłaniało od wiatru. Nieźle wieje, co? Jakaś burza czy jak idzie? No tak to, drodzy widzowie, wygląda w tym momencie. Jeszcze w środku nie jest skończone. Na razie z zewnątrz i nie wiem, czy na dzisiaj tyle nie wystarczy, bo strasznie wieje, jest zimno. Tu po środku oczywiście będzie płot, tak? Oddzielający dwa wybiegi.
myślę, że miejsca mają aż nadto. Dziękuję za dzisiaj, kochani. Trzymajcie się.